Porsche i te lampy parują. Tak sobie oglądam, bo czasami już z zewnątrz widać jakieś uszkodzenia, pęknięcia klosza. Tutaj jest ten klosz przerysowany przy górnej krawędzi, tak dosyć głęboko, ale jakichś większych pęknięć, obudowy czy klosza nie widzę. Na chwileczkę zdejmę jeszcze uszczelkę, może coś pod tym będzie widać, a później zrobimy test szczelności, żeby sprawdzić tak naprawdę, dlaczego lampa paruje. No, jak tą lampą troszeczkę poruszałem, to tu się nazbierało na dnie fragmenty starego albo kleju, albo plastiku. No coś tam, takie drobne fragmenty jakieś są, a za chwileczkę będziemy sprawdzać, czy ta lampa jest szczelna. Tutaj jestem po takich wstępnych testach, ale już Ci pokazuję, bo ewidentnie lampa jest rozszczelniona. Tutaj górą w boczku, na styku klosza obudowy dostaje się tam woda. Jaka piękna, duża bańka powstała, widzisz? Także lampa na pewno jest do rozszczelniona. Na styku klosza obudowy ten klej już to spoiwo tutaj nie trzyma. Także lampę trzeba rozebrać, rozkleić, oczyścić stary klej do zera, nałożyć primery i na nowo skleić. No i lampa do Porsche jest rozebrana. Co jest ważne, jest dokładnie tutaj oczyszczona z pozostałości starego kleju. Po rozklejeniu, po rozebraniu okazało się, że jeszcze były tutaj dosłownie jakieś takie 2-3 pęknięcia na tej obudowie, na styku klosza właśnie a obudowy, i one się trzymały na kleju, ale po wyjęciu kleju no te elementy, takie fragmenty plastików stały się luźne. To też jest odtworzone, także ta obudowa z powrotem jest szczelna i cała. No i będzie przygotowywana do ponownego złożenia lampy i wklejenia klosza. No i tutaj jest druga lampa, prawa od kierowcy. Ona tutaj sobie parowała przy górnej krawędzi również. I przy górze właściwie ten klej nie trzymał, ale na dole no to już była naprawdę męczarnia i sporo trzeba było czasu poświęcić, żeby to rozebrać. Teraz trzeba ten stary klej dokładnie do gołego plastiku oczyścić, nałożyć odpowiednie primery i będziemy lampę sklejać ponownie. W międzyczasie te wszystkie elementy, gdzie są jakieś ślady po wodzie, jakieś kropeczki, ta soczewka mętna, to wszystko będzie oczyszczone, a następnie lampa będzie składana ponownie. Dobrze, mamy lampy skończone, te, które takie były zaparowane. Tutaj ten klosz, który był też tutaj przytarty mocno, także to też udało się naprawić, także po tej głębokiej rysie nie ma śladu. Tak sobie lampy wyglądają po sklejeniu.